Mówisz Jirek o raporcie. Jak ja słyszę raport, to, to mam drgawki lekkie, bo, bo nigdy żaden raport nie powstał. Jeśli powstawał, to na kartce A4, czy to piłkarska reprezentacja, czy to siatkarska reprezentacja. No nie przypominam sobie jakiegoś szczegółowego opracowania, e, jak przebiegała ta praca z reprezentacjami. Mniejsza o to, myślisz, że koniecznie jest raport, skoro Anastazji zostaje i będzie wciąż szkoleniowcem, to on powinien mieć swoje wnioski, swoje doświadczenia z tej imprezy nieudanej. By nie popełnić błędów na przyszłość. Zgoda, ale zgoda. To jest, to przede wszystkim on musi mieć, ale również my musimy mieć e, jako, jako, jako kibice, jako, jako społeczność. No to jako... Anastazji ci powie, co was to obchodzi? Ja tutaj odpowiadam za tą robotę, oczywiście zawaliłem, następny imprez nie zawalę, macie fantastyczną grupę i tak dalej, bo to są słowa, ja się opieram teraz na tych, które słyszeli dziennikarze w Londynie na konferencji prasowej. Nie sądzę, patrząc na Anastaziego, żeby on czuł potrzebę tłumaczenia się przed środowiskiem kibicami, z tego, czy podnieśli 16 kg więcej, czy, czy pracowali z żela, żelazem, czy nie. Ale źle rozumiemy raport, źle odczuwamy. Raport to nie jest tłumaczenie się. Ja oczywiście dla mnie też słowo raport nie jest adekwatne, bo to jest opracowanie, podsumowanie sezonu. Ja doskonale znam czasy i pamiętam kiedy ten rodzaj bardziej bliższy indywidualne dyscyplinom, czyli podsumowywanie, opracowanie programy, później podsumowanie na koniec, opracowanie całej tej ścieżki, którą się przepracowało, to był pewien wymóg. To nie było po to, żeby się tłumaczyć. A nie musi się z niczego tłumaczyć. On ma za sobą pewien, pewien bagaż doświadczeń, również z naszą reprezentacją, gdzie, gdzie nie musi się tłumaczyć. Nie chodzi o tłumaczenie. Chodzi o przedstawienie pewnej drogi, e, którą przyjął po to, żeby uniknąć na przyszłość pewnych innych podobnych wydarzeń. Mamy przed sobą mistrzostwa świata. Wcześniej mistrzostwa Europy wcześniej Mistrzostwa Europy, a, a, a mamy Mistrzostwa Świata, które są dla nas bardzo istotne. Równie ważne dla nas, dla siatkówki, jak i igrzyska. Czy prawie takie same jak, jak igrzyska, bo jesteśmy organizatorami, bo dla nas to jest impreza kluczowa również. Dlatego, żeby uniknąć, ja nie chcę wchodzić w takie zwarcie pod tytułem, dobrze, zmuszmy Anastaziego, do tego, żeby on się tłumaczył. Nie, 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 nie. To nie ta droga. I to nie jest ten poziom i nie ten człowiek. To jest facet, który tutaj przyszedł określić pewną drogę i zrealizować pewne zadania. Te zadania przez, przez ten, do tej pory były realizowane wręcz świetnie. Natomiast ta główna impreza, do której się przygotowywała przez cztery lata nasza reprezentacja, a on przez ostatnie dwa lata, nie wypaliła. Nie, nie, nie trafiliśmy z dyspozycją. A przecież na tą imprezę czekaliśmy 4 lata. To na tej imprezie nasza reprezentacja e, e, i siatkarze, i, i, i zawodnicy, którzy mieli, bo przecież tej reprezentacji są i doświadczenie, tacy jak, jak Paweł Zagumny, dla których być może będzie to, była to ostatnia impreza e, e, w te, o tej randze. No to trudno mi sobie wyobrazić 39-letniego zagumnego na gry. Nie, nie, ja uważam, że zagumny byłby w stanie być 39-letnim graczem. Oczywiście, że byłby w stanie. I Pytanie, dobrze grającym, to... takim jak Loy Ball na przykład. Który... Pytanie, czy on ma jeszcze dość. A nie, nie to już jest zgodne do tego zupełnie... Po tym, co go tutaj spotkało, bo wczoraj przyznasz, że, że, że on zasługiwał na nieco dłuższą szansę niż. Tak, którą dostał od Anastaziego. No więc, dlatego o tym wspomniałem. To jest jeden z zawodników, który dostał rolę, w której się na pewno nie czuł najlepiej. To był zawsze zawodnik, który, który spełniał się jako ten podstawowy rozgrywający. Ale trener Anastazji postawił na innego rozgrywającego. I to jest na pewno dość trudna rola dla Pawła Zagumnego, który się w, tej, w, tej, w, 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 no, w tych butach ciężko czuł. A, a na pewno tym bardziej, że to była to jego ostatnia impreza, gdzie chciałby sprzedać to, co umie najlepiej. Prawdopodobnie najlepiej. Szkoda, że nie, nie, nie spróbował więcej mu dać szansy, nawet w tym ostatnim meczu, chociaż ja uważam, że jeżeli zespół przygotowuje się z jakimś rozgrywającym i, i zdobywa jakieś tam wyniki z rozgrywającym, no to trudno się dziwić, że szkoleniowiec stawia do ostatniej chwili na niego. Ale znając Pawła Zogumnego, jego wartość, jego umiejętności, jego, jego styl gry, prawdopodobnie coś by tam jeszcze dodatkowego wniósł. W tą grę i szkoda z tego punktu widzenia. Dlatego reasumując, to, ta impreza była niezwykle ważna. Je, jest ważna dla wielu ludzi. I żeby uniknąć podobnych błędów, podobnych sytuacji, kiedy nie trafiamy z dyspozycją. Kiedy, kiedy, kiedy nam runęła cała ta piramida, którą sobie stworzyliśmy, bo nie wiem, czy słuchali wypowiedzi Marcina Morzonka, który powiedział, myśmy nawet w tym pierwszym meczu niepewnie się czuli. Słuchaj, właśnie do tego chciałem, do ta, tego zmierzam. Proszę, jak Mar umiejętnie nawiązałem. Marcin Możonek powiedział jeszcze coś innego. W prawne oko zobaczyłoby, że nie byliśmy już taką drużyną, jak wcześniej. Jeszcze jedna rzecz. Po meczu z Australią, wypowiada się na łamach sport.pl Aleksander Bielecki, który jest fizjoterapeutą Zespołu i mówi dość znaczące, moim zdaniem, słowa zbagatelizowane przez, przez wszystkich odbiorców. Wydaje mi się, że chłopaki za ciężko pracują. Taka, taka była myśl, nie, nie inekstęzo teraz nie, nie zacytuję ich, że po prostu dostają w tyłek za bardzo. Znaczy... Takie było przesłanie. Jeżeli to mówi człowiek, który jest wewnątrz drużyny, choć trochę z boku, bo on nie ma decydującego wpływu, no to to jest, moim zdaniem, taki sygnał, że coś jest nie tak. Tak, prawdopodobnie tak, tym, że e, krótka e, odpowiedź. Najlepiej by było, gdyby to o tym powiedział trenerowi i sztabowi e, e, szkoleniowemu. Tam jest e, właściwy adresat w, w danym momencie. To, 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 że jest to wyartykułowane e, na zewnątrz, to na pewno nie robi nie, to nie czyni jakiejś dobrej atmosfery. Nie, no, tak? ale sądzę, że jeśli podzielił się tą wiedzą Aleksander Bielecki publicznie, to, to też poszedł ale to do tylko sądzimy, Ale to tylko sądzimy. No nie, skoro... nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No więc ja też nie. W związku z tym nawet trudno mi się odnosić do, ty, do, tych, do tych stwierdzeń. Natomiast wracając do wypowiedzi Marcina Morzonka. To jest, to jest właśnie też pewne barometr, pewien papierek lakmusowy tego, co się działo w środku zawodników. To już nie był ten zespół taki pewny siebie, to już nie był zespół, który, który wierzył w swoje możliwości. Zaczynały być pewne wątpliwości. Wątpliwości wynikające z czego? Przecież nagle oni nie, nie przestali posiadać tej wiedzy siatkarskiej. Oni po prostu zaczęli się gorzej czuć, bo gdzieś ta krzywa tej, tego, tej formy sportowej, tej, tej możliwości, w głównej mierze sfery psychicznej. Zmęczenie, przecież z czego to wynika? Zmęczenie, zmęczenie materiału, psychiczne zmęczenie materiału. Szkoleniowiec próbował podtrzymywać, to było widać gołym okiem, jak próbował podtrzymywać jeszcze tą stronę fizjologiczną podbudowy organizmu zawodników. Podbijając treningiem siłowym. No właśnie wręcz patował Anastazji tym, że po meczu z Bułgarią poszli na ciężką siłownię, prawda? No ciężką siłownię, no, a siłownia jest lekka. No nie, no, ale poszli, no. tak? Co, co nie jest jakąś normą, nie jest jakąś regułą. Że nie na to jest regułą, jeżeli, to, jeżeli jest to systematycznie czynione. A to słyszeliśmy. Wykonywaliśmy treningi tak, jak zwykle. Mhm. Czyli wynikało z tego, że Tymi metodami, tymi środkami szkoleniowiec jeszcze podtrzymuje pewien, pewne stadium tej dyspozycji, która była do tej pory. Ale sfera psychiczna, zmęczenie psychiczne, ilość tam meczy, granie, tym jednym składem. My doskonale wiemy, jaka jest strategia pracy szkoleniowca włoskiego. Ustalony skład i to nie jest jakaś, jakieś wielkie arkana, które odkrywa. Nie, to jest ustalony skład. Jak się pali, skład. jak się pali, dopiero. A jak się bali, to dopiero wtedy następuje zmiana. Organizm jest, ma pewną normę i ta sfera psychiki i fizyki. I w tym przypadku okazuje się, że, że ta sfera psychiki prawdopodobnie już była na tyle zmęczona, że nie byli w stanie się odbudowywać na tyle szybko, żeby zdążyć na te mecze główne, ważne być z taką, z taką siłą. Ta wypowiedź Marcina Morzonka wiele oddaje.